Cześć, witajcie w świątecznej edycji zdalnego eksperymentu. Dzisiaj wykonamy sobie ozdoby świąteczne. Zanim zaczniemy, wykonamy na początku sztuczny śnieg. Użyjemy do tego takiego specjalnego białego proszku, to jest poliakrylan sodu. Można go kupić oddzielnie, tak jak ja tutaj mam, albo można znaleźć go w pieluszkach, które noszą dzieci. Na początku ten proszek jest taki dość drobny, ale dodamy do niego troszeczkę wody i zobaczymy, co się stanie. Jak widzimy, pod wpływem wody poliakrylan zaczyna pęcznieć. Dzieje się tak dlatego, że to jest związek higroskopijny. Pobiera wodę i rośnie. Ten nasz śnieg nie jest zimny, bo dodawałam do niego letniej wody, ale gdybym dała do niego zimną wodę, również byłby zimny. Jak widzimy, jest taki puszysty jak śnieg. Wykorzystamy go do jednej z naszych ozdób. Dzisiejszymi ozdobami będą kule śnieżne. Będą różne rodzaje, różne metody wykonania. Tutaj mamy różnego rodzaju słoiczki. One są ponownego użytku. Te akurat małe były po koncentracie pomidorowym na przykład, a ten większy po musztardzie. Także jak w domu mamy jakieś słoiki, możemy je ponownie wykorzystać, wykonać ozdobę, którą możemy później komuś na przykład dać z okazji Mikołajek czy na Wigilię. Tutaj wcześniej już przykleiłam szyszkę, jakieś takie mniejsze ozdoby przy pomocy pistoletu na klej. Jeśli będziecie używać pistoletu na klej, pamiętajcie, aby to rodzice Wam pomagali, chyba że jesteście starszą młodzieżą, to możecie sami to wykonać. Zamiast takiego gorącego kleju możecie użyć innych klei, ale jeśli będziecie używać wody do swoich kul śnieżnych, ten klej musi być odporny na wodę. No tutaj mamy właśnie już przyklone wcześniej, ta właśnie kula będzie zawierała w sobie wodę. No tutaj jak będę wlewała wodę, muszę uważać, żeby nie wlać tej wody do słoiczka za dużo, no bo jak wleję pełny słoiczek, no to przecież ta szyszka wyprze tą wodę. Tyle powinno być w porządku. I do tej wody dodam troszeczkę gliceryny. Gliceryna spowoduje, że ta woda będzie troszeczkę bardziej gęsta. Troszeczkę rozmieszamy. Tyle powinno wystarczyć. I wsypiemy do środka brokat, który będzie naszym śniegiem. Ja do tego wybrałam brokat w kolorze różowym. Tam jeszcze trochę, o. Teraz umieszczamy, zakręcamy. Jak widzicie, też trzeba uważać w doborze wielkości elementów, aby przeszło nam przez często węższą szyjkę. Teraz mamy naszą kulę śnieżną. Gdzie brokat będzie powoli opadał. I pierwsza kula gotowa. Druga kula będzie wykonana przy pomocy modeliny. Wcześniej wykonałam takiego bałwanka z modeliny. Oczywiście taką modelinę trzeba później włożyć do ciepłej wody czy zapiec w piekarniku i wtedy ta modelina się utwardzi. Wykonałam bałwanka i taką choineczkę, tak żeby na różne ozdoby wykonać. Weźmiemy nowy słoik. Dodamy kleju. Zamocujemy. Tutaj możecie właśnie zauważyć a propos pasujących elementów, bo wanek wcześniej miał trochę dłuższe rączki, a ja po prostu nie mieścił się w słoiczku, więc musicie zawsze wszystko kilka razy sprawdzić, aby właśnie takie błędy niechcący nie powstały. Niech tutaj się troszeczkę utwardzi. W przypadku bałwanka do słoiczka wsypiemy właśnie nasz sztuczny śnieg wykonany wcześniej. Tutaj powinien już być w porządku. Umieszczamy bałwanka, zakręcamy. I nasza kula śnieżna w tym wypadku jest bez wody, więc widzicie, że ten śnieg nie opada, ale bardzo ładnie otula tutaj nasz słoiczek. Dzięki temu wygląda bardzo świątecznie. W przypadku modeliny również możemy do środka, do słoiczka wlać wodę, bo modelina przy wodzie nie będzie się rozpuszczała. Ale nasz śnieg akurat sztuczny, który zrobiliśmy, w przypadku wody by stał się bardzo, bardzo rozmieknięty, nie wyglądałby jak śnieg, dlatego nie możemy tutaj teraz wlać wody. Mamy drugi pomysł na kulę śnieżną. Teraz zrobimy trzeci. Również będzie bez wody, ponieważ użyjemy do tego elementów papierowych. Jak ktoś z Was lubi origami czy jakieś wycinanki, to może właśnie stworzyć
jakieś choinki jak ja, czy jakiegoś Mikołaja, również bałwanka, czy jakieś inne świąteczne dekoracje i użyć ich właśnie w kuli śnieżnej. Użyję również do tego waty, najzwyklejszej waty, która będzie nam emitowała śnieg. To sobie sprawdzę, ile jej mniej więcej potrzebuję. Może to być taka górka. Znowu użyję kleju na gorąco. Poza klejem można też używać na przykład taśmy dwustronnej. Ona również powinna być wytrzymała. No ale jak mówię, przy wodzie trzeba uważać, co wybieramy. Ja to się przyklei. Dokleimy choinki. Mam przyklejone choineczki, oczywiście moglibyśmy dać jeszcze więcej, a może też dokleję tą choinkę z modeliny, żeby tak nie stała z boku. W przypadku tego również użyjemy brokatu, żeby dodać troszeczkę błyszczenia się, takiej świąteczności też, bo często świece nam się kojarzą z dużą ilością świecidełek, świecących rzeczy, bombki świecą, lampki świecą. I mamy kolejną kulę śnieżną. Tak jak widzimy również, to nie jest tak jak w przypadku tej z wodą, że nam faktycznie to opada, ale wygląda bardzo ładnie. Jak widzieliście, wszystkie słoiczki robiłam w ten sposób, że elementy były przyklejone do pokrywki. Dzięki temu po prostu na dnie nie widać tego, co przyklejaliśmy, nie widać tego kleju, ale ma to pewien minus w przypadku tej wodnej, ponieważ pokrywka zazwyczaj w słoiku jest metalowa i ona po prostu po jakimś czasie może zacząć rdzawieć. Dlatego można używać pokrywki plastikowe bądź jakieś tworzywa sztucznego, dzięki temu one nie będą rdzawiałe, albo właśnie przyklejać od dołu, tylko wtedy musimy pomyśleć o jakimś pomalowaniu, na przykład na początku dna i dopiero przykleję. I też to utrudni oczywiście umieszczenie elementów, ponieważ no, trudniej jest tutaj włożyć palce, na przykład w przypadku takich mniejszych słoiczków. Nasze słoiczki można również udekorować w środku oczywiście jakimiś bombkami, zamiast takich elementów wykonanych przez nas, można użyć bombek czy jakichś zakupionych figurek, ale można też na wierzchu, na górze ozdobić się jakąś tasiemką na przykład przewiązaną, o tutaj w tym miejscu, tak, jakichś różnych kolorów, wzorów, to już wszystko zależy od Was wtedy, jak chcecie, żeby taka kula śnieżna wyglądała, ale już widzicie, że można wykonać taką kulę śnieżną na kilka różnych sposobów. Mam nadzieję, że Wam się podobało i sami wykonacie takie kule śnieżne w domu. Jeśli je zrobicie, możecie stawić te zdjęcia w komentarzach pod filmikiem albo na naszym Instagramie. Pamiętajcie, aby nas oznaczyć. Do zobaczenia!